orędzia, niesienia miłosierdzia, zwłaszcza w wymiarze duchowym. 1 czerwca odbyła się kongregacja duchowieństwa i osób konsekrowanych archidiecezji lwowskiej. Księża i duchowni zebrali się na terenie lwowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Brzuchowicach pod przewodnictwem arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego. Na zaproszenie arcybiskupa siostra Anna Brzęk ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia wygłosiła konferencję na temat osoby błogosławionej siostry Marty Wieckiej i jej posługi w szpitalach Galicji. Po konferencji biskupi wraz z księżmi i duchownymi, którzy przybyli na 14 archidiecezjalny dzień ministranta, odprawili Eucharystię, podczas której dziękowali Bogu za dar życia i modlili się o nowe powołania, a także o pokój i zwycięstwo dla Ukrainy. Na spotkaniu duchowieństwa omówiono aktualną organizację życia w archidiecezji. Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki podziękował duchowieństwu i osobom konsekrowanym za dobrą współpracę i szybką koordynację w pomocy potrzebującym podczas wojny w Ukrainie. Тоді Ісус приходить з ними на місце, зване Гетсиманія, і каже до учнів: «Посидьте тут, поки піду та помолюся там». І пройшовши трохи далі, упав обличчям додолу, молившись і промовляючи.